Młodzież biorąca udział w tegorocznej edycji Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego mogła poznać nie tylko ciekawostki historyczne, ale i również nauczyć się wielu praktycznych rzeczy. Specjalną lekcję w tym zakresie przygotowała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Lekcję, podczas której młodzież mogła poznać między innymi ofertę i kierunek rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy po pierwsze pochwalić się tymi osiągnięciami klastra, chcemy pokazać też naszych partnerów, a przypomnę, chociażby z naszego tutaj lokalnego rynku głogowskiego to jest już kilku partnerów, ale tak, to jest też dla nich szansa, to jest jakby jasny kierunek, tak? Czyli wychowujemy, kształcimy się, następnie pozyskujemy pracodawcę, a później pozyskujemy podatnika, który płaci podatki i budżet państwa się rozwija. Mamy powody do dumy. Ten powód do dumy to już są funkcjonujące firmy w strefie i to takie powiedzmy potęgi międzynarodowe, jak chociażby Gates, Sanden. Jedna z ostatnich firm, która dołączyła do strefy ekonomicznej, bardzo ważna spółka, nazywa się Xeos. Jest to spółka, właściwie współpraca dwóch firm, amerykańskiego GE i niemieckiego Lufthansa. Będą budowali silniki. Te silniki jeszcze tak nowoczesne, żeby samolotów, które będą dopiero produkowane. Strefa chce się otworzyć nie tylko na młodzież funkcjonującą chociażby w ramach Legnickiej Strefy i w szkołach, które znajdują się na terenie strefy, ale także chcemy się otworzyć właśnie na rodaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, bo przecież oni mogą zamiast studiować w Lublinie czy Warszawie wybrać PWSZ Głogów, PWSZ Legnicę, Politechnikę Wrocławską, a tym samym szukać pracy w firmach znajdujących się w strefie. Jak skończycie szkołę średnią, możecie wybrać studia techniczne, zostaniecie inżynierem i taki inżynier może w takiej firmie Xeros pracować. Możecie w końcu świetnie posługiwać się językami, skończyć na przykład technikum ekonomicznej, stać się pracownikiem administracji czy chociażby pracownikiem Wydziału Finansowego. Ciekawostką jest to, że często te firmy olbrzymie środki wkładają w to, aby wykształcić pracowników. Firma Xeos planuje w ogóle wybudować centrum szkoleniowe, gdzie będzie wprost kształciła swoich pracowników. Ktoś powie, no fajnie, no wykształcą mnie, ale jaki ja mam z tego rynek? Oprócz tego wykształcenia macie pewność, że taka firma, jeśli zainwestuje w Was 1000 euro, żeby Was przygotować, wykształcić, to znaczy, że oni chcą się z Wami związać na długą perspektywę czasową. Ale żeby trafić do wymarzonej firmy, konieczne jest przejście przez rozmowę kwalifikacyjną. Młodzież podczas wykładu dowiedziała się również, jakie zasady przestrzegać, aby wypaść jak najlepiej przed pracodawcą. Często młodzi ludzie dokonują wyboru na całe życie. Takim wyborem może być tatuaż, takim wyborem może być piercing, tak, czyli kolczyki w różnych miejscach. Musicie wiedzieć, że są miejsca pracy, gdzie Was nie zatrudnią z widocznym tatuażem czy jakimś kolczykiem w takim miejscu eksponowane. Co warto zrobić przed rozmową w sprawie pracy? Przygotować się do tego, do jakiej firmy idę, jakie tam mogą być potencjalne zarobki. Unikamy słów. A nawet nasz sposób siedzenia wyraża pewne nastawienie, emocje. Co można zrobić? Są ludzie, którzy bardzo gestykulują. Prosty zabieg, długopis, który będziecie sobie miętolili, ale już Wam ławki nie będą latały.